Szczepienia dorosłych bez tajemnic. Dzień dobry, Tomasz Sobierajski. Dzień dobry, Ilona Małecka. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu i dzisiaj będziemy mówić o szczepieniach dla seniorów. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szczepienia pojawiają się głównie dla dzieci, a tutaj okazuje się, że po pierwsze trzeba zaznaczyć, że szczepienia towarzyszą nam przez całe życie, a szczepienia w przypadku seniorów mogą być kluczowe dla zdrowia i życia. Seniorów, osób starszych. Yy, I ma to rzeczywiście ogromne znaczenie. Jak na to patrzysz z Twojej perspektywy? Znaczy, patrzę na to tak, że mamy faktycznie, tak jak powiedziałeś, wielką lekcję do odrobienia, bo do szczepień dzieci jesteśmy przyzwyczajeni właściwie od zawsze. Tak, Jest program szczepień, rodzice wiedzą, że, że mają się zgłosić i tak dalej i że szczepionki to są produkty, które podajemy dzieciom. Natomiast yy, yy, wakcynologia, czyli nauka o szczepieniach, niezwykle się rozwija. Jest to bardzo dynamiczna gałąź medycyny, która daje nam. Yy, Możliwość wykorzystania coraz to nowocześniejszych produktów, no bo szczepionka jest takim produktem medycznym i daje nam możliwość zapobiegania groźnym chorobom nie tylko w dzieciństwie, ale również w okresie naszej dorosłości albo takiej zaawansowanej dorosłości, czyli tak jak mówiliśmy w przypadku seniorów. I ma to ogromne znaczenie z wielu różnych powodów. Po pierwsze, ym, myślę, że pandemia dała nam takie doświadczenie i chyba z tym już nikt dzisiaj nie dyskutuje że choroby infekcyjne mają w tym okresie bardzo ciężki przebieg. Nie tylko z takiego powodu, że osoby starsze to są osoby, którym gorzej już funkcjonuje układ odpornościowy, ale również to jest taka populacja, która charakteryzuje się, my to nazywamy wielochorobowością, czyli właściwie każdy z seniorów w tej grupie na coś dodatkowego choruje, czy to będzie nadciśnienie tętnicze, choroby serca, choroby układu oddechowego. I te choroby również mają wpływ na to, że te infekcyjne choroby, którym możemy zapobiegać, mają ciężki przebieg, ale myślę, że warto przywoływać przykład COVID-19 i tego czego doświadczyliśmy. Infekcja również jako taka ma ogromny wpływ na przebieg tych chorób podstawowych, prawda? Więc to jest też bardzo ważny argument, który przemawia za tym, że powinniśmy szczepić. Nasi seniorzy żyją dzisiaj coraz dłużej i Musimy jakby wykształcić w nich takie przekonanie, że szczepionka to jest po pierwsze coś dobrego, co mogą zrobić dla siebie. Nie tylko chodzić na spacer, rozwiązywać krzyżówki, prawda, i robić szereg różnych innych rzeczy, które traktujemy w kontekście profilaktyki prozdrowotnej, ale również umieścić tam szczepienia ochronne i tak to jakoś spozycjonować w głowach tych seniorów, żeby oni o tym pamiętali. Bardzo dobrze że mówisz o tej profilaktyce, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że seniorzy właśnie powinni się dobrze odżywiać albo rezygnować z jakichś produktów, albo nie przestawiać tak. się, zmieniać swoją dietę. Mówisz właśnie o spacerach, o, o różnego rodzaju zajęciach, które są dla seniorów. Natomiast y, to, co powiedziałaś, bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że szczepienia też są profilaktyką tak, zdrowotną. Dokładnie. Tym bardziej, że właśnie ten wiek seniorski trwa długo. On jest liczony mniej więcej od 60 u kobiet, 65 roku życia u mężczyzn i to jest w, przy średniej długości życia nawet jeszcze 20 lat dokładnie. życia I, Dokładnie. Szczepiąc się, sprawiamy, że te 20 lat życia może upłynąć w lepszym zdrowiu. Tak, dokładnie. Nie tylko w sensie takim, że będziemy unikać chorób, ale również jakby komfort tego życia poprzez to, że nie pogarszamy swojego stanu zdrowia. A infekcja może być takim czynnikiem, który sprawi, że na przykład senior nie będzie mógł wrócić do tej aktywności, którą jeszcze miał przed zachorowaniem na grypę, prawda? Bo na przykład już nigdy nie wstanie z łóżka po ciężkim zapaleniu grypowym płuc albo bakteryjnym. To są sytuacje, o których my wiemy i powinniśmy tych naszych pacjentów edukować, a przede wszystkim jakby przekonać ich do tego, że to jest naprawdę coś, co, co jest jednym z elementów profilaktyki. I Coś dobrego, co mogą dla siebie zrobić. Myślę, że oni są taką wdzięczną grupą, bo chociażby patrząc na poziomy i tak nie, nie zbyt satysfakcjonującej albo w ogóle nie satysfakcjonującej wyszczepialności, przepraszam za to słowo, mhm. e, przeciwko grypie, to i tak seniorzy są tą grupą, która szczepi się tak. najlepiej, to prawda? Prawie. Więc myślę, że oni są wdzięczną grupą do tego, żeby ich edukować, tylko przyznasz, że trzeba jeszcze wiedzieć, jak to robić. I to ja z kolei mam pytanie do ciebie, czy, czy ty masz jakiś sposób, jak właśnie dotrzeć do tej grupy osób, żeby być w tej swoim procesie komunikacji skutecznym? W kwestii szczepienia seniorów jest jeszcze jeden bardzo ważny argument. To jest argument emocjonalny, odnoszący się do wnuków, ponieważ warto pamiętać o tym, że według strategii kokonu Czyli zaszczepienia się dorosłych wokół dziecka. Również w ramach tego kokonu funkcjonują dziadkowie, babcie i dziadkowie, którzy szczepiąc się przeciwko na przykład tutaj przeciwko grypie chronią dziecko żeby nie zachorowało i ten emocjonalny argument ma rzeczywiście ogromne znaczenie i on może rzeczywiście na seniorów wpływać uważam też że warto dodać jeszcze jedną rzecz ona jest oczywiście w jakimś stopniu marginalna natomiast seniorzy również bardzo dużo podróżują coraz więcej podróżują podróżują za granicę więc nie tylko szczepienia które są sezonowymi szczepieniami tylko oni Trzeba pamiętać, ale też o szczepieniach, które chronią przed chorobami przy wyjazdach do krajów tropikalnych. Mówię tu o krajach tropikalnych, tak jak północna Afryka. Niekoniecznie trzeba jechać do Południowej Ameryki czy do Tajlandii, ale nawet co już wiemy, do Hiszpanii czy do Portugalii, gdzie te choroby właśnie z północnej Afryki doskonale sobie radzą w, w cudzysłowie. I tu, oczywiście, to co powiedziałaś, seniorzy są bardzo wdzięczną grupą, jeśli chodzi o rozmowę, natomiast też są grupy, która ma bardzo silnie ukonstytuowane swoje nawyki. Więc bardzo ważne w kontaktach z seniorami i przekonywaniu ich do szczepień jest zrozumienie, z czym oni się mierzą, czego się boją? Czasami jest tak, że ten strach, szczególnie w przypadku seniorów, jest, znów wracając do emocji, bardzo emocjonalny. Nie ma tam racjonalnych argumentów, jeśli chodzi o szczepienia, tylko są właśnie zasłyszane historie od sąsiadki, gdzieś w sklepie, w, gdzieś w, w telewizji pojawia się jakaś informacja, ktoś wystąpi, powie jakąś jedną rzecz, która im zapadnie w pamięć. Więc o ile w przypadku młodszych, tej grupy możemy odwoływać się do źródeł, które są w internecie i też y, rozmawiając z, y, z nimi możemy y, te młodsze osoby odsyłać do internetu, to w przypadku seniorów nie zawsze tak jest, bo jest to też grupa, która w części, oczywiście w coraz mniejsze, ale jest wykluczona cyfrowo. Więc czasem trzeba im poświęcić w gabinecie lekarskim dużo albo nieco więcej czasu tłumacząc pewne rzeczy. Nie można iść na skróty, to znaczy wytłumaczyć i poprosić ich, żeby coś doczytali w internecie, tylko trzeba rzeczywiście pewne rzeczy wy wyklarować i opowiedzieć, z jakiego powodu warto, żeby szczepili się przeciwko określonym chorobom. Myślę sobie też, że y, ta populacja to jest populacja, która ma całkiem dobrą w tym znaczeniu relację ze swoim lekarzem, ze swoją pielęgniarką, bo to są pacjenci, którzy po pierwsze są pewnie w takiej poradni już dłuższy okres czasu, poza tym są tam częstszymi bywalcami, więc ta płaszczyzna zaufania myślę zdążyła się absolutnie wybudować, no tylko jest problem taki, żebyśmy my sami jako lekarze byli przekonani do szczepień, to po pierwsze, byli przekonani do szczepień seniorów, to po drugie i wtedy faktycznie myślę, że ten proces komunikacji jest dużo prostszy niż niż na przykład w przypadku młodych rodziców, no gdzie ten internet, prawda, y, jest jeszcze takim istotnym źródłem informacji. Tutaj y, łatwiej myślę w przypadku seniorów zbudować tą dobrą płaszczyznę porozumienia i zaufania, żeby tłumaczyć albo odkręcać te emocjonalne obawy, y, które no, często się pojawiają, chociażby właśnie z zasłyszanych gdzieś tam źródeł telewizyjnych czy rozmów sąsiedzkich, to się zgadza. Do grupy autorytetów dodałbym jeszcze farmaceutów mm -hmm. e, i to... Tu mamy dość specyficzną sytuację, ponieważ kiedy mówimy o farmaceutach, to najczęściej my chcemy myśleć, że to są specjaliści farmacji, rzeczywiście wykształcone mm -hmm. osoby, natomiast często to po prostu są osoby, które pracują w aptekach i sprzedają w aptekach, nie mając wiedzy medycznej pogłębionej, nie mając wiedzy na temat szczepień, a oni też w, w, cieszą się bardzo dużym zaufaniem wśród seniorów, z tego powodu, że oni są też najbliżej, ponieważ apteki są. W niewielkiej odległości od domu, w przeciwieństwie na przykład do środków zdrowia, i y, często seniorzy idą poradę zdrowotną, również w zakresie profilaktyki zdrowia do farmaceutów, do osób, które pracują w aptece. W związku z tym to też jest ta grupa, y, która powinna bardzo mocno kształcić się, jeśli chodzi o szczepienia, o profilaktykę szczepień, żeby móc udzielać rozsądnych informacji albo odsyłać do lekarzy, czy do pielęgniarek, jeśli chodzi o w, no, w inne, o informacje dotyczące szczepień. Tak, absolutnie się zgodzę, tym bardziej, że ten farmaceuta też nie jest anonimową osobą, prawda? Bo to zwykle jest właśnie, tak jak mówisz, apteka gdzieś blisko domu, kupujemy tam bardzo często różne leki i rozmawiamy bardzo często i co warte podkreślenia, również oczywiście nie w każdej aptece, ale warto też o tym powiedzieć, że w niektórych aptekach, czy przynajmniej jest taka możliwość, można również poddać się temu szczepieniu przeciwko grypie, będąc osobą dorosłą. Więc to to też jest taka sytuacja, że właściwie no mając tego seniora przed sobą, jeżeli on jest chętny, moglibyśmy go równie dobrze zakwalifikować do szczepienia i zaszczepić także w aptece, więc to jest też myślę warte podkreślenia. Na koniec warto dodać, że to jest bardzo zróżnicowana grupa. Również wiekowo, ponieważ w tej chwili jest tak, że seniorów jest blisko 20%, czyli co piąta osoba, yy, liczebnie jest ich dużo, procentowo jest ich dużo, są bardzo zróżnicowani pod kątem i wykształcenia, yy, też, też wieku, bo są tak zwani młodsi seniorzy i starsi seniorzy, więc ta umiejętność dotarcia i komunikacji z nimi jest rzeczywiście czasami utrudniona, czasem to są osoby, które słabiej słyszą, yy, nie przyznają się często do tego, że słabiej słyszą, czasami dają. Dajemy im ulotki, ale one te osoby nie widzą, co jest w tych ulotkach napisane. Też nie chcą się przyznać, że to, co jest tam napisane, więc w przypadku szczepień należy im się naprawdę szczególne zaopiekowanie. Trochę tak jak opiekujemy się rodzicami, którzy przychodzą z małym dzieckiem do szczepienia, to w przypadku szczepień seniorów też oni wymagają. Innego, ale też pewnego zaopiekowania ze strony środowiska medycznego. Takiej większej czułości, tak bym to nazwała, prawda? To znaczy, y, faktycznie słowo zaopiekować jest tutaj takim słowem właściwym. Nie tylko bądźmy źródłem informacji, tak jak w przypadku większości pacjentów, ale często wspierajmy też tych pacjentów, szukajmy barier, które oni mają, prawda? I które mogą być przeszkodą w komunikacji, bo to my powinniśmy je y, przełamać, y, a, nie, a nie seniorzy, żeby to miało sens. Poza tym jeszcze jedna rzecz dotycząca autorytetu i, i wdzięczności, właśnie zbudowania, to co powiedziałeś, tej zbudowania wieloletniej relacji, czasami po prostu wystarczy powiedzieć, Pani Krystyno, szczepimy się. Tak, dokładnie. A jeszcze, jakby było tak, że Pani Krystyno, szczepimy się razem, to już w ogóle byłby wielki sukces. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Więcej informacji znajdziesz na szczepienia.pzh.gov.pl. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.